witajcie dzisiaj właśnie z perspektywy 80. Nie zaczynamy odcinku na zewnątrz, a dlatego, bo na zewnątrz jeszcze pada. Mieliśmy dzisiaj kosić ostatni obręb, no nie udało się, sprawa bardzo, bardzo obfity deszcz, a więc czas to wykorzystać na co? Na wymieszanie resztek roślinnych, czyli talerzowanie, więc ruszamy w tym sezonie z pierwszym talerzowaniem. Godzina dość późna, po 17, a mamy do zrobienia 5 hektarów już rzucone, ojoj, w 3, 4, 5 kawałkach. Czyli taka trochę mozolna robota na dzisiaj, ale zaczynamy pierwsze pola po rzepaku, po zelnę, po pszenicy w drugim obrębie. Także dzisiaj akcja uprawy resztek możliwych kursusem C385. A więc zaczynamy. I lecimy sobie 80. No idzie to, trzeba przyznać, bardzo pięknie. Pole wygląda, jakby było praktycznie zaorane. O, ciągnęło mnie. Teraz ma ciężko 80. Muszę podnieść. Tam mam nagrać, ale ściągnęło. Po prostu powstaje. O, zobaczcie, późna tutaj. To no nic, dobra, bo jedziemy sobie. Trzeba pilnować, żeby właśnie nie spadło koło w tą kurzę, bo wtedy automatycznie się zgłębia i ciągnik ma ciężar. Może pacierzko też jeszcze ogólnie lepiej uprawić niż ściernisko. To chyba każdy z was o tym wie, że łatwiej się uprawia. No. Może patrzę. To jest najważniejsze, to że jest mokro. To jest niepodważalny atut. Także dobra, pogoda, widzicie, coś tam trochę zaczyna prześwitywać. Jest naprawdę pięknie, więc zaraz wystawią kamerki na zewnątrz i coś tam ponagrywamy z zewnątrz, jak to Ursus sobie zapierdziela z tą talerzyłą. No powiem wam, uprawia się to po prostu przepięknie, nie ma co naprawdę narzekać. Świetnie to idzie, talerzowanie tego rzepaczyska. Tak naprawdę kończymy już, no co to jest hektar na takiej talerzówki. Ją jeszcze można by na ściernisku. No wiadomo, największą wadą i tak naprawdę jedyną wadą tej talerzówki jest to, że ona ma z tyłu talerze całe niecięte. A więc tutaj można zasięgle skręcając, zagłębiamy bardziej przednie talerze, wtedy właśnie jeszcze bardziej by nam ryła. Teraz ona nie ma takiej potrzeby, bo i tak, jak widzicie, no moim zdaniem nie ma się czego czepić, jest po prostu resztki pożliwne po rzepaczysku są wykonane, wymieszane prawidłowo. Tutaj zobaczcie, jak ten rzepak, no wiadomo, kombajny sieją ze sobą, zaczyna już po prostu wschodzić. On też, powiem wam, że był ciut przeciągnięty kilka dni, ale na pewno jedne opady. On się po prostu zaczął trochę już nam sypać, a więc ruszamy dalej z uprawą.
jedziemy, drodzy widzowie, jednak na działkę z rzepakiem, czyli atakujemy dzisiaj działki z rzepakiem, nie wchodzę na działki ścierniskowe. Z tego względu, wiecie dlaczego? Że tam naprawdę, jak widzieliście, bardzo ładnie się robiło i nie chce mi się talerzówki przestawiać. Bo wydaje mi się, że inaczej trzeba ją wyregulować, na pewno inaczej trzeba będzie ją wyregulować do ścierniska niż do rzepaczyska. Więc mamy jeszcze dwie działki po rzepaku, więc zrobimy pierwszą, to tak naprawdę to jest 500 metrów różnicy w odległości. Więc teraz akurat skończymy rzepak, działki po rzepaku, dopiero wjedziemy w działki po pszenicy, żeby nie kręcić już, wiecie, jest dobrze ustawione, ładnie robi robotę, to po cholerę, wiadomo, kombinować, niech to działa sobie, a więc lecimy. I mamy też tą działeczkę zaliczoną. Bardzo ładnie tam widzicie nawet te wymoknięte tereny, które były zarośnięte, ładnie się uprawiły. No i tutaj możecie zobaczyć, jak moim zdaniem bardzo ładnie się to wszystko uprawiło. Także cóż, przenosimy się chyba na ścierniska już, no bo tam jeszcze zostały dwie działeczki takie po rzepaku, no ale to ja już nawet nie będę nagrywał, tam więcej kręcenia tak naprawdę niż tej pracy. Talerze, jak widzicie, obtarły się bardzo ładnie. No bo tak jak mówiłem, rzepak to idzie, jak już nie powiem w co. A więc co? Transformacja chyba i zwiedzimy się na ścierniskach. I tak mamy kolejny dzień, drodzy widzowie, i mamy już ściernisko, a nie rzepaczysko. A więc już tak ładnie, to znaczy ładnie, no nie jest tak czarno na polu, o to chodzi, wiecie, resztki po słomie zawsze zostają, ale ogólnie struktura, moim zdaniem, ziemia, zobaczcie, naprawdę się noga zapada, czyli jest głęboko zrobiona dobrze, no po prostu po siernia nie zrobimy nigdy tak, jak byśmy robili po rzepaku, bo to jest inna struktura roślin, które były na tej ziemi, inaczej zagęszczone, to jest też najważniejsze, że akurat na przykład zboża są dużo gęściej siane niż rzepak. Rzepak siejemy 4 kg na hektar, a zboża od 150 do 200, powiedzmy, także tutaj nie ma porównania też. Ogólnie jest troszkę przesucho, tak, nie jest mocno sucho, ale mogło być trochę wilgoci więcej na górkach, po prostu wychodzi to twardziej jest niż w miejscach takich mięczy. Ziemia czwarta klasa, to taka średnia, można powiedzieć. Ogólnie wszystko idzie w porządku, żadnych komplikacji, nic się nie dzieje, maszyna pracuje bardzo dobrze, a więc lecimy. Ta jedna działka, hektar 40, mamy zrobioną, jeszcze hektarową i kończymy. Mamy jeszcze nową działkę sąsiadującą już z obecną, ale tam chyba nie będę zaczepiał tych działek, bo jest w planach tam kukurydza. W sumie powiem wam tak, w planach to i tutaj jest kukurydza, ale te już z pewnych względów zostały stależowane. A teraz przemieszczamy się na ostatnią działkę i będziemy mieli ten obręb zakończony stależowaniem. Zostanie nam jeszcze szykowanie działek pod rzepak.
Wy pewnie jak wy ten film będziecie oglądać, to już to będzie wykoszone, ale właśnie na chwilę obecną, tam gdzie ma być rzepak, gdzie w trzecim obrębie jeszcze rośnie pszenżyto, także nic nie możemy działać. A tutaj jest czas, teraz trochę pogoda się popsuła, więc działamy z tym stależowaniem, a tak naprawdę jeszcze jedna działka i koniec. I przyjeżdżamy z jednej działki, tutaj obok mamy drugą. Zaraz zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądać. Ta działka jest trochę niżej. W ogóle tutaj trochę twardo było na tej działce. Właśnie dlatego ciekawi mnie, co tam pokaże ta działka. Właśnie też widzimy świetlisko, gdzie jest niżej. Więc myślę, że tutaj akurat powinno być lepiej. No i zaraz się okaże. No i tak jak myślałem, tutaj jest troszeczkę mniejszej. Trochę to inaczej idzie, bo ta działka też jest niżej. Kurczę, coś mi tutaj piszczy. Nie mam pojęcia co, tak naprawdę, muszę to zlokalizować, nie wiem czy wyszliście taki niemiły pisz, ale mniejsza z tym. No i co, lecimy tą działeczką, ona najlepiej plonowała, bo lepszy tutaj był na tej działce plon niż na tej poprzedniej. Także obroty 1700-1800 obrotów na minutę i proszę Państwa, lecimy! Ależ tam ktoś ma zaniedbaną działkę, zarośnięta szuwarami, kur... Ludzie, to ja nie wiem. Akcja zakończona dość szybko, dość sprytnie, bez żadnych problemów, bez żadnych komplikacji przebiegło tegoroczne talerzowanie. No tak jak mówiłem, tutaj jeszcze u mnie bolączką jest pszenżyto, które zostało do wykoszenia. Pogoda jest bardzo nieciekawa, taka no to jest po prostu łapanka teraz pogody, jeśli chodzi o żniwa. Ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie uda się pszenżyto wykosić, które tak naprawdę najładniej wygląda ze wszystkich zbóż. Pszenica była bardzo ładna, a pszenżyto wygląda jeszcze ciekawie, więc oglądajcie, bo na pewno będzie jakiś ciekawy plon. No i cóż, po żniwach uprawka jeszcze tych najcięższych ziem i zostaje nam przygotowanie już pod rzepak. Dopiero wykosiliśmy go, a tak naprawdę już będziemy walczyć z nowym sezonem, z nowymi uprawami i co najważniejsze z orką pod rzepak, która zazwyczaj jest bardzo trudną, przynajmniej u mnie na przestrzeni 2 lat. Ta orka pod rzepak wyglądała najgorzej i najtrudniej było ją wykonać przez to, że czas nie pozwala na to, aby te resztki pożniwne przegniły czy wymieszały się odpowiednio z ziemią. A więc subskrybujcie kanał, bo na pewno teraz będzie dużo fajnych i częściej możliwe, że będą się pojawiać odcinki. Do zobaczenia, cześć!